Geniuszu, możemy coś sobie wyjaśnić? O co chodzi? Zauważyłam, że ostatnio coraz częściej po pracy przychodzisz do siedziby ROPD i przesiadujesz z Silisem. Co? Justin! A nie mogę! Ja się po prostu o ciebie martwię. Nie pamiętasz, co ten typ ci zrobił? Nie chcę, aby znowu cię skrzywdził. Miko, ty to wiesz, że na nas zawsze możesz liczyć. Czy on cię zahipnotyzował? Możecie mi nie uwierzyć, ale ja serio czuję się dobrze. Po prostu on mi trochę zaimponował. Przyszedł, przeprosił, nawet nie wymagał wybaczenia. Nie pamiętasz, jak jeszcze rok temu mówiłaś, że Sirius jest najbardziej toksyczną istotą, jaką kiedykolwiek spotkałaś? Ja. Geniuszu, wszystko okej? Tamta dziewczynka bardzo mi przypomina małą mnie. Teraz obrazuje mnie złe wspomnienia. Chodźmy stąd! Czy to pani niesprawiedliwością, tą aktywistką z telewizji? Tak. Jesteśmy sobie przeznaczone, wyglądamy bardzo podobnie, co nie? Justin, może z nią nie rozmawiaj. Wyczuwam od niej złe wibracje. Ja również, ale nie mogę przecież zniszczyć marzeń tego dziecka. Czy mogłabym porozmawiać z tobą na osobności, sprawiedliwa? Tylko wiesz, spieszę się, zostawiłam pranie w piekarniku. No dobra, to innym razem. Lekcja medytacji prowadzona przez Justitia. Moja siostra będzie prowadzić zajęcia? To chyba najdłuższy czas, aby nauczyć się, jak medytować. Czy ja dobrze usłyszałam? Chcesz przyjść na moje lekcje? Jeśli nie miałabyś nic przeciwko. Ty myślisz, że ja miałabym coś przeciwko, aby moja najukochańsza siostrzyczka duszyczka przyszła do mnie na zajęcia? Kiedy jestem najukochańsza? Od kilku tygodni prawie ciągle siedzę z Janorix. Bo ty wyjesz sobie gniazdko, nie chcę ci przeszkadzać. Jeśli mam zostać ciotką, to przyjmę to z chęcią. Wiesz, jak zapatruję się na posiadanie dzieci. Prędko do tego nie dojdzie. Zdaję sobie z tego sprawę. Dobra, to zaraz zapiszę cię na moją listę. A mnie też zapiszesz? Nie, niestety. Medytować jest najlepiej, gdy w pobliżu nie ma nikogo, kto wytrąca nas z równowagi, więc nie mogłabym się zupełnie tam skupić. Wybacz, może kiedyś ci wy... Nie, Jasmin, co ty gadasz? Nigdy ci nie wybaczę, Rojo! Ach, a pamiętam jeszcze, jak mówiłaś na mnie, tato. Spadaj! Justin, kruszynko, uważaj na siebie, okej? Rojo jest nieobliczalny. Panu znów mu coś odwali. Uwierz mi, że potrafię samo o siebie zadbać. Właśnie widzę. Zaczęłaś się z nim zadawać. Czy on cię jakoś szantażuje? Jak chcesz, mogę ci dać jakiś talizman ochronny. Będzie ci wszystko dobrze. Nie, dziękuję. Ja już się będę zbierać do domu. Widzimy się jutro na twoich zajęciach. Poczekaj. Powiem ostatnie zdanie. Musisz się dobrze zastanowić, czy dokonujesz dobrych wyborów, bo to twoje życie i nikt nie ma prawa decydować za ciebie. Jeśli popełnisz błąd, sama będziesz sobie winna. Wiem, mogę iść? Tak, do zobaczenia. Muszę wymyśleć jakiś kit, że miałam wizję, jak Roy ją krzywdzi. Może wtedy Justin przejrzy na oczy. Jak na złość, kiedy chce jakąś złą wizję, prawie wszystkie są wesołe i kolorowe.